Dzień dobry, nazywam się Dariusz Owsiany i zapraszam Państwa na kolejny odcinek o nowościach w systemie KS Apteka. A co w dzisiejszym odcinku? Przede wszystkim przedłużenie okresu próbnego na Pharmindex Complete, wyszukiwanie w TurboBLOS oraz weryfikacja negatywna i pozytywna w retaksacji recept. Serdecznie zapraszam. Przejdźmy do okna sprzedaży, gdzie po sprzedaży danej pozycji wyświetli się nam okno Pharmindexu Complete. Ci z Państwa, którzy nie mieli okazji jeszcze się z Pharmindexem Complete zapoznać, mają okazję zrobić to do końca czerwca 2022 roku. W górnym prawym rogu mamy informację dotyczącą instrukcji. Po kliknięciu w ten link wyświetli nam się instrukcja. Następnie koło zębate to konfiguracja, jak Pharmindex Complete powinien zachowywać się w naszej aptece. Tutaj, gdzie mamy flagę Ukrainy, mamy słownik podstawowych zwrotów związanych z farmacją. Następnie w dolnej części mamy ulotkę przylekową oraz opis Pharmindexu Complete. Szanowni Państwo, Pharmindex Complete wyświetla alerty lekowe. Tutaj mamy przykład, że ten lek obniża sprawność psychoaktywną i wpływa na prowadzenie pojazdów. Dla pacjentów możemy wydrukować specjalną etykietę lekową, na której mamy dawkowanie, uwagi i ta etykieta lekowa również może być w języku ukraińskim. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia strony pharmindexcomplete.pl, gdzie dokładnie prezentujemy to rozwiązanie. Przejdźmy teraz do TurboBLOS-a. TurboBLOS uruchamiamy za pomocą kombinacji klawiszy Alt F9 w sprzedaży ekspedycyjnej. W dolnej linii wyszukiwania możemy wpisać dowolny ciąg znaków, po którym TurboBLOS odszuka daną pozycję lekową. Ja tutaj wpiszę jakiś krótki ciąg znaków i widzicie Państwo, że TurboBLOS po tym ciągu znaków odszukał pozycję w bazie. Sposób wyszukiwania jest określony w dolnej linii i widzimy, że wyszukał ten fragment nazwy międzynarodowej, odszukał również w nazwie oraz w kategoryzacji ATC. Szanowni Państwo, przejdźmy teraz do retaksacji recept. Dzięki Państwa inicjatywie i dzięki Giełdzie Pomysłów została utworzona nowa funkcjonalność, czyli weryfikacja recept. W retaksacji recept, weryfikacja negatywna i weryfikacja pozytywna. Pod klawiszem F2 mamy możliwość rozwinięcia kolejnej listy do weryfikacji i mamy tutaj weryfikację pozytywną, negatywną i zweryfikowanie wszystkich pozycji. Weryfikacja pozytywna, weryfikacja negatywna. Gdy chcemy zmienić weryfikację negatywną na pozytywną, na ekranie wyświetli się nam stosowny komunikat. Dodatkowo w przeglądzie recept pod klawiszem F4 mamy możliwość również określenia weryfikacji danej pozycji. To wszystko na dziś. Serdecznie zapraszam do odwiedzania naszych portali społecznościowych, gdzie będziecie Państwo mogli dokładnie przeczytać o nowościach w naszych systemach. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.